Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Ćwiecki Mikołaj. Porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, dzisiaj dla Was skomentuję skoki narciarskie. Od razu na początku zaznaczam, mam lekką chrypkę i nos zapchany, więc ta forma może nie być najlepsza, ale dzięki temu, że Polacy zdobyli medal, tutaj Wam to wszystko skomentuję. Moi drodzy, jeśli śledzicie moje odcinki regularnie, zauważyliście, że od samego początku, ja do końca tu podkreślałem, że wierzę w naszych skoczków. Mówiłem, że Igrzyska Olimpijskie rządzą się swoimi prawami i że niekoniecznie faworyci będą zdobywać medale, choć Kobayashi zdobył ten medal, ale także wygra tutaj doświadczenie, moi drodzy. I ci Polacy byli krytykowani przez pół sezonu, ale warto właśnie było na taką chwilę czekać. Gdyby ten konkurs był drużynowy, to byśmy zajęli drugie miejsce. Czterech Polaków w najlepszej trzydziestce. To był piękny konkurs. Już jak Stefan Kula skoczył, to moi drodzy, od razu się ucieszyłem. W końcu Stefan Kula zajął 26 miejsce i cieszy to, że na swoich czwartych igrzyskach Stefan Kula tak ładnie się zaprezentował. Ten pierwszy skok był bardzo dobry, już zapowiadał emocje, cieszyłem się. Ogólnie ten konkurs stał na wysokim poziomie. Mieliśmy dużo skoków powyżej 100 metrów. Są oczywiście przegrani tego turnieju. Następnie był Piotr Żyła, drugie miejsce od końca, zajął, jeżeli chodzi o naszą kadrę, Piotr Żyła zajął 21 miejsce. Tu akurat jestem rozczarowany tym występem, ale zwykle jest tak, gdy są Igrzyska Olimpijskie, skacze czterech skoczków, nie każdy skoczek wylosuje odpowiednie warunki. I tutaj nam się wydawało, że właśnie wśród tych naszych trzech muszkieterów to Piotr Żyła albo Stok będą walczyć o medal. A tutaj nas zaskoczył Kubacki i to Kubacki zdobył brązowy medal, swój drugi olimpijski, a pierwszy indywidualnie. Ale wracając do Piotra Żyły, moi drodzy, Żyła, wydawało się, że on będzie walczył o ten medal. Tutaj no niestety nie trafił z tymi warunkami. Zajął 21 miejsce, ale warto podkreślić, że po raz pierwszy w karierze Piotr Żyła, jeżeli chodzi o jego udział w Igrzyskach Olimpijskich i konkursie indywidualnym, po raz pierwszy mistrz świata z Oberstdorfu, udało mu się znaleźć w drugiej serii i zapunktować. Myślę, że Piotr Żyła zrewanżuje się na tej dużej skoczni i może tam wskoczy do top 10. No i moi drodzy, dwóch Polaków w top 10. Dawid Kubacki zdobywa brązowy medal i Kamil Stok zdobywa szóste miejsce w tym szalonym sezonie. To wszystko jest piękne. No, szkoda, że jednak Kamil Stok, bo po pierwszej serii był na trzecim miejscu, spadł na szóste, ale biorąc pod uwagę ten cały sezon i to, że ten konkurs stał na wysokim poziomie, Stokowi zabrakło 2,5 metra do medalu, ale to i tak jest bardzo dobry wynik Stoka i także uważam, tak jak właśnie niemieckie gazety mówią o tym, że Kamil Stok odzyskał formę i będzie groźnym rywalem na tej dużej skoczni, będzie tam mógł obronić medal albo zdobyć jakiś medal olimpijski. Najważniejsza jest właśnie ta radość u Kamila Stocha. U wszystkich naszych skoczków była radość. Widzieliśmy radość u Kubackiego, Kamila Stocha. Szczególnie ten pierwszy skok był fenomenalny, gdzie skoczył powyżej 100 metrów. Ucieszył się, była radość. Przy tym drugim też była radość. Trochę ten Stok, jak mówił, doleżał Kamil Stok. Już nie był on taki perfekcyjny technicznie, ale i tak cieszy właśnie szóste miejsce, miejsce w top 5 Kamila Stoka. No i właśnie ten nasz największy bohater, Dawid Kubacki, zajmuje trzecie miejsce. Piękny atak z ósmego miejsca na trzecie. Oddał fenomenalne dwa skoki w tym konkursie. I to jest właśnie najważniejsze, że w najważniejszym momencie oddał dwa fenomenalne skoki, bo w tej serii próbnej nie zachwycił, ale w miarę tych zawodów skakał coraz lepiej. Ja Wam właśnie opowiadałem o tym, że Dawid Kubacki ma tą petardę, te bardzo dobre odbicie. I przypomnijcie sobie wszystkie poprzednie igrzyska czy różne imprezy mistrzowskie. Nieraz Dawid Kubacki za czasów Stefana Hongachera na Igrzyskach Olimpijskich zawsze był jednym z faworytów do medalu. Zachwycał w treningach, seriach próbnych, przychodził konkurs olimpijski czy na mistrzostwach świata,
i poza Zefeld nie trafią na kiepskie warunki. I w pewnym momencie, nieraz właśnie w skokach narciarskich jest coś takiego, że ta praca i suma tego szczęścia zostaje jakby wynagrodzona. No i Dawid Kubacki, ten jego trud został wynagrodzony. Wielu w niego nie wierzyło. A ja tutaj mam małą satysfakcję, że od początku sezonu wam tutaj powtarzałem, że cały czas wierzę, że najważniejsza tutaj się liczy olimpiada i że to są nasi mistrzowie i któryś nas zaskoczy. I to tak z tych naszych trzech mistrzów właśnie Dawid Kubacki. No, czasem bywa tak w czasie konkursów olimpijskich, że mieliśmy dwie szanse, Stochowi się nie udało, ale wyskoczył Kubacki. 4 lata temu sytuacja była taka, że wtedy, no pamiętamy, gdy Hula prowadził i drugi był właśnie Kamil Stoch, no to wtedy to się tak skończyło, że Kamil skończył na 4. miejscu, a Hula, moi drodzy, na 5. Tym razem udało się wykorzystać tą jedną szansę. Można powiedzieć, że te igrzyska były weteranów. Polacy w odpowiednim momencie odzyskali formę i są wygrani tego turnieju, no bo po raz pierwszy w sezonie mamy dwóch zawodników w topowej dziesiątce, moi drodzy. Tutaj skakaliśmy bardzo dobrze jako drużyna. Po raz pierwszy w sezonie 4 Polaków zapunktowało. Także Dawid Kubacki, to jest piękne, moi drodzy. Zawodnik, który był na 37. miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Także chorował na COVID. W odpowiednim momencie odradza się i zdobywa drugi swój medal. To jest jego najważniejszy medal, bo pierwszy olimpijski indywidualnie, a drugi, wliczając ten z drużynówki, drugi brązowy w historii, ma już 2. I to nawet powiem wam szczerze, że też mnie bardziej cieszy, no bo Kamil Stoch tych medali indywidualnie olimpijskich ma już dużo. A tutaj mamy nowego zawodnika z nowym medalem w takim ciężkim sezonie, 32-latek. To wszystko pokazuje, że nie można nigdy nikogo skreślać. Ja zawsze tutaj, gdy komentuję zawody narciarskie, zawsze wam o tym mówię, że tutaj poziom jest bardzo duży, tych jest 15-20 skoczków, którzy mogą zachwycić i nieraz te właśnie detale decydują o tym, kto wygrywa, kto przegrywa. I zawsze siadam póki się zawody rozpoczną, to zawsze w naszych mistrzów wierzę. I tak było właśnie, już ten skok Huli wlał u mnie nutkę optymizmu. Te wyniki mnie nie zaskoczyły, choć gdy spojrzymy poza Kobayashim, spojrzymy Fettner, drugi, Kubacki, trzeci, no to stwierdzimy, że biorąc pod uwagę ten cały sezon, bo Fettner 18, że te wyniki nas zaskoczyły, ale tak na dobrą sprawę, jeśli śledziliście treningi, serie próbne, no to Fettner, Kobayashi czy Kubacki na samym początku, oni tutaj dobrze skakali, choć Kubacki najlepiej zaczął skakać w tym najważniejszym momencie. I tak, jeżeli chodzi o medale, to był 23. medal w historii występów polskich sportowców na igrzyskach zimowych. To był 10. medal, jeżeli chodzi o skoki narciarskie. Dawid Kubacki dołożył drugi medal swojej historii, bo do tej pory najwięcej tych medali ma Kamil Stoch, który zdobywał, moi drodzy, 4 medale, 3 złota olimpijskie i 1 brąz w drużynie. Pierwszy medal zdobył Fortuna w 1972 roku, złoty. Potem Adam Małysz na igrzyskach w Salt Lake City zdobył srebrny medal i także brąz indywidualnie, a potem następnie nastąpiło Vancouver w 2010 roku i 2 srebra Adama Małysza. No i potem mieliśmy właśnie igrzyska w Sochi, 2 złote medale Kamila Stocha, no i później właśnie 4 lata temu złoty medal Kamila Stocha, 3. złoty medal i także brąz w drużynie, który zdobył właśnie Hula, Kubacki, Stoch i Kot. No, moi drodzy, są to fenomenalne wyniki. Teraz przechodzę do zawodnika numer 2, Manuel Fettner. To jest piękna historia. 36-latek, rocznik 85. Austriak zdobywa swój pierwszy indywidualny medal na Igrzyskach Olimpijskich. Ta pokazuje, że warto zawsze trenować, do końca wierzyć. Wyobraźcie sobie, że jeżeli chodzi o miejsca na podium, to on najwyżej kiedyś był 3. tylko zwykle. I
a ten swój rekord pobił w najważniejszym momencie, czyli na Igrzyskach Olimpijskich. On tutaj od początku samego na tych treningach skakał fenomenalnie, zadziwiał w seriach próbnych, treningowych, kwalifikacjach, pokazał, że będzie się liczył i w czasie zawodów to potwierdził. On potrafił, moi drodzy, z piątego miejsca wskoczyć na drugie. Piękny atak austriackiego skoczka. Wszyscy pewnie w Austrii myśleliście, że to Kraft zdobędzie medal albo Hürle, a tu proszę, moi drodzy, Fettner zadziwił nas. Napiję się łyka kawy. Fettner nas zadziwił i to jest piękna historia, bo on, wyobraźcie sobie, w 2001 roku debiutował na mistrzostwie w Innsbrucku, na skoczni. Także potrafił zdobyć srebrny medal jako wicemistrz mistrzostw młodzieżowych w Karpaczu. Potem następnie, kiedy tam Małyszomania wybuchła, potrafił na skoczni w Innsbrucku skoczyć, zadebiutować jako ten utalentowany 14-latek. I zobaczcie sobie, przez tyle lat już Adam Małysz zakończył karierę, on cały czas skakał, często w tej drużynie austriackiej był, medale zdobywał olimpijskie, owszem, w drużynówce, ale to jest jego pierwszy indywidualny, często przegrywał, nieraz bywało tak, że nie jechał na olimpiadę, przegrywał rywalizację z tym złotym pokoleniem austriackich skoczków, z Kofflerem, z Morgensternem, Schlienzauerem. Moi drodzy, ale wyczekał ten moment i to pokazuje, że w sporcie cały czas warto trenować i nawet w tym już takim konkretnym wieku, już będąc weteranem, można osiągnąć sukces. To ogólnie są mistrzostwa weteranów, moi drodzy. Pierwsza szóstka poza Kobayashim, który ma lat 25, no to Fettner 36, Kubacki 32, Prewc 30, Klimow 28 i Stoch 35. Na igrzyskach zawsze się liczy doświadczenie. Dopiero siódmy Lindvik z tych młodszych zawodników, który debiutował na tych zawodach olimpijskich. I moi drodzy, Fettner zawsze kojarzy się od razu z tym, że on potrafił lądować na jednej narcie. Był zawsze skoordynowany. I w tym momencie, kiedy ci wszyscy zawodnicy z tego złotego pokolenia austriackiego pokończyli karierę, on zdobył ten medal. My tu się spodziewaliśmy, że to Kraft zdobędzie, a nie, a tutaj zachwycił Fettner. I właśnie tak samo jak medal Kubackiego mnie cieszy, to jeszcze bardziej Fettnera, no bo od razu on mi się kojarzy z Małyszomanią, z tym wybuchem skoków, kiedy zacząłem regularnie oglądać zawody turnieju czterech skoczni. I to jak kibicowaliśmy Małyszowi i tam pamiętaliśmy tego młodego Fettnera jako przedskoczka w Innsbrucku, kiedy poleciał, skoczył daleko, czy właśnie wtedy na Mistrzostwa Świata w Predaco, kiedy potrafił w konkursie drużynowym lądować na jednej narcie. W tym sezonie też potrafił na tej jednej narcie lądować i to jest właśnie niesamowita historia i to pokazuje, że sport jest taką piękną dziedziną życia, że tutaj nigdy nie można się załamywać, trzeba zawsze ciężko pracować, a ta praca zostanie wynagrodzona. I Fettner zdobywa medal. Moi drodzy, wyobraźcie sobie, że Austriacy wreszcie zdobyli ten medal indywidualny po raz pierwszy od 2010 roku. Ostatni raz właśnie na Igrzyskach w Vancouver. Pamiętacie, jak wtedy Gregor Schlienzauer zdobywał dwa brązowe medale indywidualnie. Wtedy co był za Małyszem i za Ammannem. I teraz właśnie po tylu latach przerwy, po 12 latach właśnie już Austriacy ponownie wracają na podium indywidualne w konkursie olimpijskim. No i teraz właśnie na pierwszym miejscu wygrywa dominator Roju Kobayashi, który w tym sezonie zachwycał najwięcej wygranych w sezonie. Tutaj Kobayashi był poza zasięgiem. Dużo Japończyków przyjechało, ponieważ mieli blisko z Chin, między innymi Noriaki Kasai jako ekspert telewizyjny zapewniał, że jeszcze będzie brał udział w przyszłej olimpiadzie, ale Kobayashi jako ten lider Pucharu Świata wytrzymał presję i zdobył medal olimpijski. To było coś pięknego, bo Japończycy wracają po 24 latach, znów mają medal mistrza olimpijskiego, no bo pamiętacie Igrzyska w Nagano w 1998 roku, gdzie Kazuyoshi Funaki zdobywał złoty medal i wreszcie Roju Kobayashi, japoński samuraj, który skacze pięknie na nartach, stał się trzecim mistrzem olimpijskim złotym w historii japońskich skoków. W tym pięknym kraju kwitnącej wiśni tej sztuki jeszcze dokonał
w 1972 roku, czyli 50 lat temu, jako pierwszy Japończyk, Yukita Kasai, moi drodzy. No, to był niesamowity konkurs. I teraz tak patrzę, najwięksi przegrani, no to Niemcy dla mnie. Wyobraźcie sobie, że Niemcy tu jechali jako jedni z głównych faworytów. No, Eisenbichler i Geiger byli wymieniani jako główni faworyci do wygrania, do zdobycia medalu. A proszę zobaczyć, Niemcy po raz pierwszy od Igrzysk Olimpijskich w Nagano w 1998 roku żaden skoczek nie załapał się w top 10. Najlepszym skoczkiem, tutaj spoglądam na mój komputer i na wyniki, najlepszym skoczkiem był to Konstantin Schmidt, który zajął 11 miejsce, a Geiger 15 miejsce. Eisenbichler się do drugiej serii nie zakwalifikował. Najlepszym skoczkiem, jeżeli chodzi o Niemców, ten najbardziej krytykowany, czyli Konstantin Schmidt, bo wielu niemieckich ekspertów, dziennikarzy wolało, żeby jechał Severin Freund. Swoją drogą tutaj były warunki dobre dla Severina Freunda, ale to była decyzja Hongachera, żeby nie zabierał weterana niemieckich skoków. Moi drodzy, zobaczcie, Hongacher już czuł przed Igrzyskami Olimpijskimi, że coś z tą formą niemieckich skoczków jest nie tak. Mimo tego, że tam Geiger osiągał dobre wyniki w Willingen, ale już zaczynał się obawiać Polaków, stąd zaczął wojować, zgłaszać, zaczął tą wojnę technologiczną, zaczął meldować brzydko do kontrolerów. Chciał w ten sposób nie tylko osłabić Polaków sprzętowo, ale chciał tak uderzyć mentalnie, spowodować, myślał, że takie uderzenie spowoduje, że polscy skoczkowie zaczną gorzej skakać. Pamiętacie, kiedy jeszcze Hongacher był naszym trenerem, a trenerem reprezentacji Niemiec był Schuster i była taka sytuacja, że Schuster, kiedy Polacy świetnie skakali, ogłosił, że rezygnuje, już nie będzie, nie przedłuży kontraktu, już nie będzie trenerem niemieckiej kadry. Wtedy to uderzyło w naszych skoczków, no bo Hongacher nie podejmował decyzji. W mediach niemieckich zaczęto pisać o tym, że Hongacher może być trenerem Niemców i od razu Polacy zaczęli gorzej skakać. I w ten sposób właśnie teraz Hongacher, bo to często w skokach, oprócz tej wojny technologicznej, odbywa się taka wojna psychologiczna i chciał tak uderzyć. I jednak ten manewr Hongachera nie zadziałał, bym powiedział, że bardziej nawet wpłynął niekorzystnie na jego skoczków. Więc tutaj są Niemcy największym rozczarowaniem, moi drodzy. No, Polacy wrócili do formy w odpowiednim momencie. Tutaj patrzę na rekordy. No, jeszcze jest kilku skoczków, którzy rozczarowali. Granerud, który w całym sezonie był, moi drodzy, nieregularny, potrafił zachwycać. Tutaj debiutując na Igrzyskach Olimpijskich zawiódł w pierwszy skok fatalny, a w drugiej serii został zdyskwalifikowany. Jeżeli chodzi o Norwegów, no to tylko Lindvik, który wygrywał kwalifikacje, serię próbną, tu zajął 7 miejsce. Jeszcze z takich zawodników, którzy mnie oczarowali, mnie ogólnie Rosjanie oczarowali, bo od początku tutaj w czasie treningów, w czasie serii próbnej i to w zawodach potwierdzili, skakali bardzo dobrze. No Klimov 5, Sajendriev też 8. No, rozczarowani mogą być na pewno Słoweńcy, którzy w ostatnim czasie wygrywali, dominowali. Tutaj Prewc 4 miejsce, 30-latek. Pamiętamy, jak zdobywał medale ze Stochem 4 lata temu w Soczi. Tutaj zajął najgorsze miejsce dla sportowca. 4 miejsce, stracił pół punkta do Kubackiego. No ale na szczęście ten fenomenalny słoweński skoczek już zdobywał 2 medale olimpijskie, więc aż tak go pewnie te 4 miejsce nie boli, tak jak Jana Ahonena, który kilkakrotnie zajmował 4 miejsce. Tutaj jeszcze z pierwszej dziesiątki, no to Kraft 10, ten fenomenalny skoczek, tym razem nie przygotował formy na Igrzyska Olimpijskie. Tak jak patrzę na tą klasyfikację, no to dla mnie no, przegrani to są na pewno właśnie Niemcy, no i także Norwegowie. Mimo tego, że Lindvik zajął 7 pozycję, to jednak gdy masz w czołowej klasyfikacji top 10 Graneruda, Lindvika, Johanssona i nie zdobywasz medalu, to jesteś przegrany. Ale tak na dobrą sprawę, igrzyska te pokazały, że tutaj
wygrywają, dobre miejsca zajmują weterani. Poza Kobayashim, który jest fenomenalnym skoczkiem, świetnie skacze, no to Kubacki doświadczony zdobywa medal. Także Fettner doświadczony zdobywa medal. Tych kilku pierwszej serii, no jednak poprzez warunki z tego top 10 tylko Kobayashi i Laniszek się utrzymali, ale już w drugiej serii Laniszek nie utrzymał tego swojego dobrego miejsca. To Kubacki pokazał, że poprzez pracę można osiągać największe sukcesy, moi drodzy. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału. Dziękuję serdecznie za suby, za lajki i zachęcam do komentowania, jak Wy oceniacie ten konkurs. Kto Was rozczarował, a kto Was oczarował. Ja od początku wierzyłem w naszych skoczków. Pewnie jak oglądacie regularnie moje materiały, to widzieliście. I ten konkurs pokazuje, że nawet jak jest ciężki sezon, to tak jak powiedział w studiu TVP były legendarny medalista olimpijski z Pekinu, Tomasz Majewski, że to są przecież mistrzowie, zarówno właśnie Piotr Żyła, Kamil Stoch, Kubacki. Nawet jak masz za sobą kiepski sezon, to mistrzów nigdy nie można skreślać, bo igrzyska rządzą się swoimi prawami i w tym konkursie właśnie to pokazali Kubacki i Stoch. Hula świetnie skoczył, no niestety Żyła nie miał, moi drodzy, szczęścia. Czasem tak bywa, że w skokach narciarskich nie wszyscy wylosują ten dobry los i tutaj, tam gdzie obstawialiśmy, że wśród tych naszych trzech muszkieterów, tym, że jednym z muszkieterów, który zdobędzie medal, będzie Stoch albo Żyła, a tutaj nas zaskoczył Kubacki. Ale zobaczcie, to dobrze się właśnie, dobrze naszym skoczkom zrobiła ta przerwa, czyli że chwilowe wyłączenie z treningów poprzez COVID czy poprzez kontuzję, jakiej doznał Kamil Stoch, i tak nasi skoczkowie wrócili do formy. I to jest piękne, bo dla mnie zawsze igrzyska olimpijskie zimowe rozpoczynają się wtedy, kiedy są skoki narciarskie. I to fajnie, że na początek właśnie tych igrzysk zdobyliśmy ten pierwszy medal. Choć media światowe w nas nie wierzyły, co roku zawsze Amerykanie robią takie statystyki. Według tych statystyk, wyliczeń statystyków, mieliśmy nie zdobyć żadnego medalu. Już, moi drodzy, zdobyliśmy pierwszy medal i ci analitycy nie źle te szanse oszacowali. Właśnie skoki narciarskie są jedną z pięknych takich dyscyplin magicznych, gdzie właśnie w tym turnieju, w imprezie takiej mistrzowskiej, olimpijskiej, nagle zawodnik może, który nagle w czasie sezonu nie jest w formie, tuż przed igrzyskami może wrócić do tej formy, skakać. To jest właśnie ten romantyzm, to piękno tych skoków, no bo już w biegach, w lekkiej atletyce to już takiej możliwości by nie było. Jak ktoś przez cały sezon na te 400 metrów, 800 metrów biega, 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 wygrywa, to nagle w tych biegach, w lekkiej atletyce taki zawodnik z drugiego planu nie wygra, choć nie będący w formie. A tutaj w skokach to nieraz jest tak, że skoczkowie, ci fenomeni w jednym momencie potrafią tracić formę, nie potrafią do niej wrócić. A ci, którzy tej formy nie mają, wystarczy jedna zmiana i skoczkowie zaczynają pięknie skakać. Co do organizacji, mi się nie podobała ta zmiana belki co jakiś czas, szczególnie w tej pierwszej serii, też na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o te rekompensaty za wiatr, to też one nie były do końca dobrze, nie w pełni one oddawały, jak zawsze, tą rekompensatę. Moi drodzy, na szczęście już w drugiej serii sędziowie tak nie kombinowali z tymi belkami. Czekam z niecierpliwością na kolejne konkursy. Jeżeli chodzi o miksy, no to tam nam będzie ciężko o medal. W miksach chodzi o to, żeby właśnie Kubacki i Stoch pomogli dziewczynom zająć te ósme miejsce, żeby nasze skoczkinie zdobyły stypendium około 3000. To dobrze by było, żeby dalej się rozwijały. Choć jak nasi będą tak skakać fenomenalnie i nadarzy się szansa, to może szczęście nam dopisze, choć tutaj właśnie ciężko będzie o medal, ale już właśnie w drużynówce i na tej większej skoczni, po tym jak mentalnie urośliśmy, po tym pierwszym medalu i po miejscu w top 6 Kamila Stocha, już Piotr Żyła chce imprezkę robić w
w nasze znaczy takie świętowanie tego medalu Kubackiego, w czasie właśnie, kiedy Kubacki stał i się ważyło, czy zdobędzie medal, czy nie, bo atakował z tego 8. miejsca na 3., Żyła już był pewny, że Kubacki zdobędzie medal, cały czas mu szeptał do tego ucha, no to jest piękne. Ja powiem wam szczerze, że dzisiejszy konkurs olimpijski, gdzie ja do końca wierzyłem w polskich skoczków, wynagrodził mi ten średni sezon, gdzie do tej pory tylko Kamil Stok stał na podium. No to jest piękne, zobaczcie, Kubacki, zawodnik 37 w Pucharze Świata, który w tym sezonie najlepsze miejsce miał 13. Nie miał miejsca żadnego w top 10 do tego momentu w tym sezonie i w najważniejszym momencie wskoczył na podium. Z niecierpliwością czekam na zawody indywidualne, na tej skoczni, na której będzie tego tytułu mistrza olimpijskiego Kamil Stok bronił, a także na konkursy drużynowe. No moi drodzy, Niemcy teraz będą chcieli się zrewanżować, Norwegowie, bo na ten moment właśnie Niemcy i Norwegowie najwięksi przegrani, jeżeli chodzi o skoki narciarskie, no bo Norwegowie, Niemcy, też jeszcze Słoweńcy, mimo tego, że Słoweńcy też mieli dwóch zawodników w top 10, to jednak liczą się medale. Słoweńcy bez medalu, a przecież te trzy nacje osiągały lepsze wyniki od nas i oni nie zdobyli medalu, więc są rozczarowani. No, na tych następnych kolejnych skoczniach będzie ciężko, ale właśnie nasz trener Doleżal w piękny sposób odpowiedział na krytykę. Zawsze z tą ferowaniem wyroków, podsumowywaniem całego sezonu, zawsze warto poczekać na te główne imprezy, moi drodzy, no bo w tym czasie Doleżal, jeżeli chodzi o te sukcesy, sprawił, że Kamil Stok wygrywał turniej w czterech skoczni, Dawid Kubacki wygrywał turniej w czterech skoczni, Piotr Żyła był mistrzem świata, został mistrzem świata w Oberstdorfie, trzecie miejsce w lotach naszej drużyny, także trzecie miejsce, jeżeli chodzi o mistrzostwa świata w składzie Stękała, Kubacki, Stok, Piotr Żyła, więc widzicie, ten trener potrafi sprawić, że osiągamy sukcesy. W najważniejszym momencie wróciła ta forma i jeden z naszych trzech muszkieterów zdobył medal. Dziękuję serdecznie za uwagę i zachęcam was do komentowania. Hej!